Witam Państwa. Nie wiem, czy jestem już na wizji, ale chyba już jestem, bo mi tutaj się świeci na czerwono. Także witam tych, których nie powitałem przed chwilą. Proszę Państwa, dzisiaj, jak to powiadają, Vox Populi, Vox Dei, były liczne zapytania o katar sienny. Ja oczywiście już powiedziałem o alergii raz Państwu, ale katar sienny to jakby dodatkowa taka nasza sezonowa sprawa. Proszę Państwa, katar sienny to problem, wydawałoby się, banalny dla niektórych, ale dla tych, którzy naprawdę mają alergię sienną, to wiedzą, że to nie jest tylko cieknący nos i uzdrawienie oczu. To czasami także zaburzenia emocjonalne, to spadek jakości życia, zaburzenia snu, oddychania, to problemy socjalne z zachowaniem. Po prostu ludzie w czasie ataku kataru siennego są nerwowi. To jest taki po prostu taki objaw. Objaw kataru siennego może być też taki. Katar sienny się nasuwa na inne choroby. I tutaj na przykład widzimy na tym slajdzie, że może się wikłać zapaleniem zatok, infekcjami grubych dróg oddechowych, astmą, zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem spojówek, atopowym zapaleniem skóry. To może wszystko istnieć tutaj razem, bo to wszystko są choroby, które mogą mieć tło alergiczne. Zapalenie zatok może się ten śluz po prostu nadkazić i powstać może zapalenie zatok. Jak to się ma, jeżeli chodzi o dzieci? No bo to jest dość duża grupa pacjentów. Proszę Państwa, ja powiem, jak to się ma, dlatego że ja jestem takim pacjentem. Ja mam katar sienny od 12 roku życia. I proszę Państwa, i ta choroba dała mi, nie powiem w co, bardzo porządnie. Wyobraźcie Państwo jakieś egzaminy, na przykład w czasie studiów, sesja. Jest sesja, a ja po prostu ani się skupić nie mogę, ani po prostu funkcjonować. No był, pamiętam, taka sytuacja, że nawet dostałem od jednej z bardzo znanych obecnie pani profesor Niżankowskiej, którą pozdrawiam, nawet zastrzyk sterydowy, bo po prostu nie byłem w stanie funkcjonować, a miałem na przykład egzamin maturalny. W czasie studiów też przeżyłem gehennę z tym katarem siennym. Pamiętam te sytuacje. Także, proszę Państwa, wierzcie mi, te dzieci są nieszczęśliwe. One po prostu naprawdę cierpią i to nie jest tylko byle jaka choroba. Byle jaki objaw mam teraz, proszę Państwa, kiedy stosuję naturalne produkty, bo rzeczywiście przestałem brać leki kompletnie katar sienny. Wystarczą mi absolutnie naturalne produkty. W zasadzie jeden, który stosuję i całkowicie mi wystarcza do tego, żeby nie mieć objawów. Także mówię do Państwa z pozycji osobistych, ale idziemy do meritum sprawy. Proszę Państwa, katar sienny się rozpoznaje na podstawie objawów klinicznych, testów skórnych i obecności swoistych przeciwciał. Proszę Państwa, ja miałem taką alergię skórną, taką alergię na pyłki, że jak mi, proszę Państwa, kiedyś robiono testy skórne, to się podwarstwia się skórę i tam się podaje to na przedramię, to ja miałem po prostu objawy ogólne po podaniu takiego alergenu do tego stopnia, że miałem po prostu, że mi podano lek sterydowy doraźnie, bo miałem po prostu mrowienie, miałem uczucie ogólne po prostu. Mogłem nawet powikłać się bardzo poważnie po tym teście. Tak, są też takie sytuacje. Tak można być uczulonym jest. Na szczęście mam teraz już spokój. Czy to wiek, czy to leki ziołowe, chyba jedno i drugie, ale przede wszystkim leki ziołowe. Alergia sienna to jest typ odpowiedzi alergicznej pierwszy. Ci, którzy chcą więcej na ten temat coś wiedzieć, na temat alergii jako takiej, to odsyłam ich do webinaru, który był chyba półtora miesiąca temu na ten temat. Typ pierwszy odpowiedzi to po prostu immunoglobuliny IgE, to stymulacja komórek tłuszczych i bazofilów i tam się wydzielają różnego rodzaju mediatory. Ale takim najważniejszym, najczęstszym i najbardziej postrzeganym przez społeczeństwo jest histamina. Dlatego też te leki, które się stosuje przy alergii siennej, między innymi to leki antyhistaminowe. One mają po prostu
działać na ten mediator. Proszę Państwa, katar sienny oczywiście, jak już powiedziałem, występuje w grupach, a i tam w tym typie pierwszym także mamy atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, wstrząs anafilaktyczny, astmę i pokrzywkę. Ludzie, którzy często chorują na katar sienny, to ludzie, którzy mają otopię, czyli taką dziedziczną skłonność do alergii. My mamy skłonność do alergii na skutek naszych, z powodu tego, że nasi rodzice na przykład mieli alergię, bo oni dziedziczą się alergię i to w dużym procencie, ale nie będę w to wchodził, bo to już było. Tutaj Państwo macie taki slajd pokazujący, że są cztery typy alergii. To tak przy okazji dla tych, którzy nie oglądali tego odcinka o alergii sensu stricto. Katar sienny może się wikłać innymi chorobami, ale też go trzeba odróżnić od na przykład innych jednostek chorobowych. I na macie Państwo, dlaczego to mówię, bo na przykład ktoś mówi, no ale dobra, ale w lecie, no to tam w czerwcu, ktoś się tam przecież przeziębi w czerwcu. Ależ, drodzy Państwo, katar sienny może się pojawić równie dobrze w lutym, jak ktoś ma na przykład uczulenie na leszczyny, bo wtedy akurat ona pili. Zatem trzeba różnicować się z przeziębieniem. Ta różnica jest w miarę prosta, no, bo przeziębienie to wiadomo jak wygląda. Nie ma świądu, jest gorączka, tam blokada nosa jest nasilona. Ale tutaj po to ten slajd Państwu pokazałem, żebyście też Państwo zwrócili uwagę na to, że czasami możemy mieć jakieś bardziej zaawansowane schorzenie. I to jest też slajd pokazujący to, żebyście Państwo korzystali z usług lekarzy, żeby lekarz mógł to zobaczyć, żeby Państwa zbadał, bo lekarz wie więcej i chce Wam pomóc. Tak więc w razie jakiejkolwiek niejasności, czy też mam katar sienny, to mogę... Nie, jak masz krwawienie z nosa, jak masz obrzęk oczodołu, jak masz ropną wydzielinę, to nie jest typowe dla kataru siennego. Spytaj się lekarza, bo lekarz wie lepiej. Tak więc proszę o tym pamiętać. Tutaj pokazałem Państwu, kiedy co pili, to jest kalendarz pylenia, powszechnie dostępny w internecie. Ale chcę Państwu powiedzieć też przy tej okazji, że środowisko, które jest coraz bardziej zanieczyszczone, choć może teraz w Polsce coś się zmienia, bo Kraków na przykład został odtruty przez zakaz palenia w piecach. Niemniej jednak nie tylko palenie w piecach szkodzi alergikom. Otóż alergolodzy apelują o to, żeby środowisko było czyste, dlatego że bardziej zjadliwe stały się alergeny. Okazuje się, że rośliny, które te pyłki wytwarzają, w związku na to zanieczyszczenie produkują białka stresu roślinnego, które powodują bardziej agresywne objawy alergii. Tak więc o tym Państwo też dobrze byście wiedzieli. Są osoby, które muszą wyjechać z Polski, żeby przetrwać, albo się przeprowadzić na przykład nad morze, bo tam jest mniej tych prawda, pyłków, tych zanieczyszczeń środowiska. Pamiętajcie Państwo o alergiach krzyżowych. To alergie, które po prostu wynikają z tego, że wystarczy mieć podobny łańcuch peptydowy w alergenie, na przykład wziewnym, załóżmy w pyłku traw czy w pyłku drzew, pyłku traw załóżmy, i podobny łańcuch peptydowy, czyli aminokwasy ułożone jeden po drugim w bułeczce, którą zjadamy na śniadanie, i będziemy mieć objawy alergii. Po prostu 30% osób, które ma alergię wziewną, może też mieć potem objawy też alergii pokarmowej. Czasami są to banalne objawy. Powiedzmy tam tkany nos, śpieczenie jamy ustnej, niewielkie, a czasami może być obrzęk jamy ustnej. Czasami może być nawet tak, jak to się spotyka, że ktoś ma uczulenie na pyłek leszczyny, to po zjedzeniu orzecha włosplaskowego, oczywiście nie wszyscy tak mają, ale może tak być, dostaje ataku astmy albo nawet reakcji anafilaktycznej, czyli po prostu spada mu ciśnienie i może wręcz umrzeć. Jak ktoś ma uczulenie na pyłek bylicy, to po zjedzeniu orzechów czy też warzyw może mieć na przykład też pokrzywkę, bóle brzucha, wymioty, duszności. To są objawy zespołu pyłkowo-pokarmowego i to są objawy krzyżowej alergii. Znika alergia na trawy i drzewa, bo przyjdzie, prawda, to październik, a tutaj nagle są jakieś objawy takie dziwne. To świadczy o alergii krzyżowej. Tu macie Państwo przykład takich
połączenia tych alergenów ze sobą. Jak możemy sobie radzić z alergią? No więc to, co powiedziałem, środowisko naturalne jest ważne. My jesteśmy zdeterminowani genetycznie do pewnych chorób, ale to nie znaczy, że one wystąpią. Jest rodzaj nauki, który nazywa się epigenetyką, który mówi nam o tym, jak wygląda ekspresja genów, czy geny się, czy materiał genetyczny się ujawnia w naszym życiu, czy się nie ujawnia, czy jest zasłonięty przez coś. I są tutaj, te wpływy epigenetyczne są bardzo, bardzo szerokie, dotyczą i żywności, i emocji, i powiedzmy jakichś tam traum pokoleniowych, no dużo o tym można by mówić. To nie temat na dzisiejsze wystąpienie. Natomiast pamiętajcie Państwo o tym, że można zmniejszyć prawdopodobieństwo alergii w różnych aspektach. Na przykład jest pierwsza taka hipoteza higieniczna, która mówi o tym, że dzieci zbyt intensywnie myte przez mamy, niestety, ale częściej chorują na alergię. Po prostu brak treningu immunologicznego. Nie mają kontaktu z alergenami. To też się tyczy dzieci. Na przykład dzieci wiejskie mają rzadziej alergię niż dzieci miejskie. Dużą rolę odgrywa flora jelitowa. To jakie bakterie w naszych jelitach się znajdują. Ta kolonizacja przez właściwe bakterie jest ważna. I ja tutaj zachęcam Państwa do sposobów naturalnych, czyli do stosowania prebiotyków. My mamy taki prebiotyk, który często używamy, bo wielokrotnie w moich prezentacjach przedstawiany. I ten prebiotyk może po prostu tutaj być skuteczną metodą na to, żeby utrzymać się w dobrej kondycji. Czynniki dietetyczne związane z karmieniem piersią. Proszę Państwa, 7 razy rzadziej ma się alergię, zmiany alergiczne, gdy karmimy dziecko piersią. 7 razy, to jest dowiedzione naukowo. Inne to są hipotezy. Hipoteza higieniczna, tutaj nie ma hipotezy. To jest pewność, że na pewno karmienie piersią zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia alergii. Błonnik, kwasy omega-3, witamina D3, redukcja tłuszczów utwardzonych, to wszystko są czynniki, które zmniejszają narażenie na wystąpienie alergii. Kolejna sprawa to właśnie smog, i to często smog nie dotyczący palenia w kominach, ale dotyczący tych mikro cząsteczek, które są obecne w spalinach silników diesla. Są takie badania potwierdzające, że to tak działa. Dym tytoniowy tak samo wpływa na alergię. Częściej mamy alergię, palacze mamy częściej. No i właśnie to, co mówiłem, że ekspozycja na alergeny, jak się przyzwyczai organizm, no to ma je rzadziej. Jak się nie przyzwyczai, to ma je częściej. Pewne leki zwiększają prawdopodobieństwo alergii. Tutaj głównie antybiotyki. I to prawdopodobnie wynika właśnie z tym, że zmieniają florę jelitową. I dlatego też mamy tą alergię częściej. I teraz, co z ziół? No, z ziół ta moja kochana czeruszka. Proszę Państwa, no, ja dzisiaj w związku z tym, że pyli bardzo, rano obudziłem się, wziąłem na taras, mam przepiękny widok z mojego okna, zobaczyłem z mojego tarasu, zjadłem sobie śniadanie i czułem, że coś mnie w nosie drapie, że mam większą wydzielinę, że mi oczy łzawią, pieką mnie oczy. No oczywiście zaraz sięgnąłem po olej czarnuszki siewnej, po kapsułki z olejem czarnuszki. Proszę Państwa, ja tam się nie certolę i wziąłem 3 od razu. Efekt był znakomity. Po prostu od razu poczułem ulgę. Tak jak Państwu może kiedyś mówiłem już, ona działa natychmiast. To nie jest okres oczekiwania, jakiś tam, bo są badania, które mówią, że trzeba 7 dni rozpocząć terapię. Ja tego nie widzę. Ja to po prostu widzę efekt, że po 15 minutach jest lepiej. I tak rzeczywiście jest po czarnuszce. To jest wspaniały surowiec. O nim wielokrotnie Państwu mówiłem, no i będę jeszcze pewnie mówił. Tu jest działanie czarnuszki w kontekście alergii, działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, głównie antyhistaminowe. Przeciwrobacze też działanie, to ma też związek, bo alergie też mają konotacje z pasożytami jelitowymi. Działa też przeciwbakteryjnie, przeciwdrobnoustrojowo. Możemy na tą alergię można nadkazić. Często na przykład zapalenie nosa, gardła. Możemy, ta wydzielina, która jest
za dużo naszym nosodnicy gardzieli i w zatokach może ulec nadkażeniu i przez to pojawiają się właśnie stany infekcyjne. No, poza tym działa ono ochronnie na różne tam narządy. Już nie będę w to wchodził, bo to nie jest temat naszego mojego wystąpienia. Ma też inne własności czarnuszka i redukuje poziom glukozy, nowotworek jest znakomitym surowcem, neuropatii cukrzycowej, w ogóle cukrzycy. No, to jest jakby inna kwestia. Ale teraz tak, działanie czarnuszki tutaj właśnie obrazuje publikacja pani profesor Bylki i pani doktor Mańkowskiej, które zrobiły taką Herba Polonica, znakomite czasopismo, zrobiły taką analizę. Można ten artykuł sobie przeczytać w oryginale, w internecie, jest w wolnym dostępie. Hamuje uwalnianie histaminy, działa przeciwzapalnie, hamuje kurczliwość mięśni trawicy i jelit i łagodzi reakcję zapalną. Więc wszystkie znakomite efekty. I tutaj też oczywiście pokazuję Państwu, że może być to bardzo dobre remedium na astmę skrzelową. Bo tu mamy hamowanie kurczliwości mięśniówki, tchawicy i to jest ważny element leczenia astmy skrzelowej. No i przeciwzapalne też działanie, a astma jest przecież chorobą zapalną. Skuteczność czarnuszki w kontekście stosowania ich u pacjentów. I tu dzieci, grupa najbardziej wrażliwa. Dzieci, stosowanie pokazujące, że różnica w dawkowaniu nie jest ważna. Czyli na przykład, czy mamy dawkowanie 3 razy dziennie po jednej kapsułce 500 mg, czy 3 razy dziennie po 1000 mg, że nie ma znaczenia. Ale ja uważam, że jest, bo ja na przykład sobie daję większą dawkę i widzę, że ten efekt jest dobry. Mam taką koleżankę w pracy, która na przykład ma, na nią czarnuszka nie działa specjalnie dobrze. I tak 20% osób nie ma efektu. Ona musi zjadać 12 kapsułek dziennie, żeby mieć ten efekt. Dlatego dla takich osób przygotowaliśmy coś. I zaraz Państwu o tym powiem. Czyli skuteczność tego olejku jest ważna. A ważne jest też to, żebyście Państwo pamiętali, że ona jest bezpieczna co do działań niepożądanych. Leki antyhistaminowe niestety, ale powodują zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, na przykład senność w ciągu dnia, to szczególnie często występuje. Mam taką pacjentkę, która jest profesorem w Oslo, w Uniwersytecie Oslo, zadzwoniła kiedyś do mnie i mówi: proszę pana, panie doktorze, dzięki panu odzyska męża. Więc ja się zacząłem zastanawiać bardzo intensywnie, o jaką pomoc chodziło. No i wytłumaczyła mi, prawda, ten mój mąż, proszę pana, chodził po tych lekach, co mu lekarz zapisał, jak zombie, senny, bez kontaktu, jak przeszedł na czarnusz, na preparat z czarnuszką, który pan mi zalecił, natychmiast się uprawił. Zatem ma to znaczenie też socjologiczne, jak widać, ta sytuacja w relacjach rodzinnych też. Co jest ważne w czarnuszce? W czarnuszce ważne jest to, aby olej był naprawdę dobrej jakości. Picie go z butelki łyżeczką nie jest najlepszym sposobem. Jeżeli już musimy, to raczej bardzo małe opakowania brać sobie i stosować w dawkach takich, jak tu Państwu zalecam. Zwykle no różnie, od nawet dwóch, od grama, od mililitra jednego, do nawet i 10, jak trzeba. Ale raczej niech to będzie olej w kapsułkach. On wtedy nie powoduje też utraty olejków eterycznych, bo jak mamy olejki eteryczne, no to są olejki, które parują. Liśmach notki to jest to, co Państwu chciałem powiedzieć i to, co dedykuję mojej koleżance, która biedna, płacze, ale jest szansa na to, żeby jej pomóc. Więc ta szansa polega na tym, że mamy też inne surowce zielarskie, które możemy wykorzystać w kadrze siennym. I co tutaj, czym Państwa mogę tutaj zainteresować? Otóż liść pachnotki. Liść pachnotki, który działa przeciwalergicznie, przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, przeciwbakteryjnie, więc szerokie spektrum działania. Ale nas interesuje ten pierwszy i drugi element. Co pokazano w badaniach na pacjentach? Otóż pokazano, i tu też bardzo wrażliwa grupa dzieci. Otóż stosowanie pachnotki w kooperacji z kwercetyną, z witaminą D3
powoduje, że objawy alergicznego nieżytu nosa znacznie się osłabiają. I teraz, co ciekawe, czasami jest tak, że my, pacjenci stosują leki antyhistaminowe, no przestają w pewnym momencie działać. Jak włączymy do tego pachnotkę, my to stosujemy solo, z połączeniem różnym, może się okazać, że ten efekt, ten organizm się nie przyzwyczaja do tych leków antyhistaminowych. Po prostu można uzyskać ten efekt w trzecim, czwartym tygodniu leczenia, utrzymać ten efekt, który się jakby zatraca. Kolejna sprawa też ważna, w tym badaniu pokazano, że zmniejszyły się w tych okresach już po zastosowaniu tego leku ryzyko zaostrzenia i nawrotów tych dolegliwości. Zresztą tak samo jest po krzywce przewlekłej i piwonii, mówiłem Państwu w kontekście chorób autoimmunologicznych, gdzie też widzimy znakomite, dużo lepsze efekty niż po lekach antyhistaminowych. Następna sprawa to, że okres obserwacji bez nawrotu tych dolegliwości był dużo dłuższy niż przy lekach antyhistaminowych, więc mamy do czynienia pewnie z jakąś kumulacją w organizmie tej substancji. Kwas rozmarynowy to jest główny, tak się uważa, główny składnik prozdrowotny pachnotki, zafiksowany w tej czarnuszce jestem. I tutaj pokazano, że ona po prostu, podawanie kwasu rozmarynowego zmniejsza objawy kichania, cieknący nos, zatkany nos, uzawienie. Tak, czyli objawy typowe. Zmniejszyła się także liczba neutrofili, eozinofili, które po prostu po płuczynach nosa, których to są krwinki, które pojawiają się w przypadku alergii. Kolejna substancja czynna, już nieobecna w pachnotce, ale w innym surowcu zielarskim, który stosuje się do leczenia alergii, to kwercetyna. Kwercetyna, proszę Państwa, tu pokazano badania czterotygodniowe i za objawy alergii, swędzenia oczu, kichanie, nieżyt nosa, zaburzenia snu uległy poprawie przy stosowaniu kwercetyny w stosunku do grupy, która stosowała placebo. I gdzie ona się mieści? No w perełkowcu, w kwiecie perełkowca. My wykorzystujemy ekstrakt z kwiatu perełkowca japońskiego i ten efekt się bardzo dobrze tutaj, dobre efekty wykazuje. Kolejna substancja to imbir, znana Państwu pewnie bez problemu i tu pokazane badanie, które pokazuje, jak imbir działał w stosunku do loratydyny. Loratydyna typowy, proszę Państwa, lek antyhistaminowy, który się stosuje zwykle w dawce 10 mg. I tu jest kłącze imbiru 500 mg versus loratydyna i okazuje się, że efekt działania był bardzo podobny do loratydyny. Zbadano też tutaj takie badanie instrumentalne wykonano, czyli zbadano objętość jamy nosowej i ona była większa, czyli obrzęk błony śluzowej w obrębie nosa się poprawił, zmniejszył się ten obrzęk. I kuracja była zarówno skuteczna, jak i bezpieczna. Proszę Państwa, no i tutaj, co myśmy, mając tą wiedzę, wymyślili? Wymyśliliśmy taki preparat, którego skład chodzi zarówno pachnotka z ogromną zawartością kwasu rozmarynowego, jak i kwiat perełkowca japońskiego z ogromną zawartością kwercetyny oraz ekstrakt z kłącza imbiru. I to jest to, co my zalecamy pacjentom, jeżeli na przykład nie wystarczy stosowanie samej czarnuszki. Pamiętajmy też o tym, że w chorobach alergicznych zdarza się tak, iż hamowanie procesu zapalnego, przeciwzapalnego, nic dziwnego wydawałoby się, ale jest taka koncepcja, pokazuje, że ten stan się nam poprawia. I dlatego też środki przeciwzapalne mogłyby tu być stosowane, ale niestety mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o stety albo niestety. Jeżeli chodzi o NLPZ-y, czyli leki przeciwzapalne, otóż, bo w przypadku alergii kwas acetylosalicylowy nie jest zalecany. Natomiast mamy na szczęście zioła. I tutaj receptura przeciwzapalnego preparatu, który my używamy,
żywica kadzidłowca indyjskiego, kłącze kurkumy, kłącze imbiru, kłącze korzeń hakorośli, kora wierzby i czarny pieprz. To jest zestawienie środka przeciwzapalnego. On jest zalecany zarówno w alergii, nie jako lek pierwszego rzutu, ale już kolejny, gdyby nie było efektu po tym, co już Państwu zaproponowałem, czyli olej czarnoszki w kapsułkach i to zestawienie z pachnotką, perełkowcem i kurczewi, z kurczakowi zęba wyjdzie i z imbirem oczywiście. Proszę Państwa, nie jest to pierwszy rzut, ale trzeba rozważyć, żeby go też mieć pod uwagę, na uwadze. Kolejna sprawa, witamina D3. No D3 również jest zalecana w przypadku alergii, zmniejsza prawdopodobieństwo. Ona generalnie wspomaga funkcję układu odpornościowego, no a tu mówimy o tym układzie. Ma też oczywiście mnóstwo innych własności prozdrowotnych, ale o tym to już Państwo wiecie. I teraz jaka jest nasza koncepcja, którą my używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Więc olej czarnoszki siewnej to jest primo. Po pierwsze primo, jak to powiadają niektórzy. I tutaj 2 razy 500 mg to jest taka najniższa dawka. Ale dajemy też dawki dużo, dużo wyższe. Nawet nie 2 kapsułki, ale i można i zażyć 12. Bardzo bezpieczna substancja, ten olej czarnoszki siewnej. Drugi rzut to jest ekstrakt liścia pachnotki, kwiatu perełkowca oraz ekstrakt kłącza imbiru. To jest drugi preparat, który używamy, gdyby ten nie wystarczył. Raczej staramy się pacjenta suplementować witaminą D3, chyba że pacjent na przykład jest, że tak powiem, zbudowaną od witaminy D3 poprzez słońce. No i rozważamy też używanie preparatu przeciwzapalnego, typowego preparatu przeciwzapalnego, którego recepturę Państwo dowiedzicie. Więc taka jest koncepcja terapeutyczna, którą my używamy w naszym centrum w przypadku chorób alergicznych. To nie znaczy, że oczywiście wystarczy. Czasami jest alergia nadkaża się jakimiś infekcjami i wtedy musimy stosować preparaty typowo przeciwinfekcyjne. Ale o preparatach przeciwinfekcyjnych, górnych dróg oddechowych, to już było w przeszłości, to Państwo znajdziecie w przeluściach internetu albo na Facebooku, na profilu facebookowym. Państwa, najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest skończenie, zmówienie i przystąpienie do działania. Zatem, że działajcie i kupujcie książki na temat ziołolecznictwa. Do zakupów, których zachęcam, to są takie 2 moje publikacje. Jedna jest wywiadem z ojcem Grzegorzem Sroką, wywiad rzeka, oczywiście z koncepcjami terapeutycznymi. Nie są drogie te książki, jedna kosztuje 40, druga 50 zł. A ta książka to profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą napisałem, miałem honor napisać i przyjemność z panią profesor Iwoną Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie opisywane są surowce zielarskie, ale też wszystkie zagadnienia z profilaktyki zdrowotnej. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę i jeżeli są jakieś pytania, to pozwolę sobie na te pytania odpowiedzieć. I tradycyjnie sięgam do pytań. Idę do samego początku. Oj, to chyba mi się źle tutaj ułożyło. Może zostawmy te książki, a ja sobie tutaj sięgnę. Jestem taki atechniczny niestety. To jest taka moja wada, ale każdy ma jakieś upośledzenia. Nagranie z webinaru będzie dostępne? Tak, oczywiście będzie. Tu nas ktoś wita. Dzień dobry, witamy Państwa, piękne Pani, szanownych Panów. O, Pani Ewa, witamy w Unie. Już tutaj, o, jest jakieś pytanie. Jak i w poprzednich wykładach, tak i w tych merytorycznych. A, to dziękuję. Bardzo Pani dziękuję za komplement. Oj, tu się mi coś znowu pomógł, coś dopisał się chyba. Jeszcze patrzymy. Witam wszystkich z Poznania. Dzień dobry. Może jakaś studentka, moja ostatnie miałem zajęcia. Tak. Oj, coś mi tutaj, kto dopisuje, tam mi się to... Chyba, że od dołu pójdę. No, nie widzę tu jakichś specjalnie dużo pytań, chyba, że nie mogę do nich dotrzeć. Proszę odpowiedzieć, przy jakiej dawce witaminy D należy podawać witaminę K2. My generalnie stosujemy witaminę D3 i K2 razem, bo to jest znakomite połączenie w przypadku zaburzeń w metabolizmie kostnym, przy osteoporozie, przy złamaniach. Więc my zalecamy 2000 jednostek witaminy D3 i 100 mikrogramów K2. Taka jest taka nasze dodawkowanie, ale oczywiście można dać więcej.
Czy się może jeszcze coś tutaj uda znaleźć? Chyba tak muszę szukać. O. Aha. Tak będzie najlepiej. Dobra, pójdę od tyłu z tymi pytaniami, bo inaczej nie dam rady. Nagranie z tego webinaru będzie dostępne, to już było. Nieżydnostwa i powiększone migdały. Sposób na zmniejszenie przerośniętych migdałów. Proszę Panią, no tutaj oczywiście można stosować różne surowce zielarskie, ale na to jest pytanie, alergicznie się one nie powiększyły. Prawdopodobnie Pani dziecko miało dużą skłonność do infekcji i w wyniku tych infekcji te migdały przerosły. Są pewne środki, które można by było zastosować, natomiast no też zależy, jakie to jest dziecko, jakim wieku, bo to wymagałoby indywidualnej terapii, bo pewne rzeczy, na przykład do 6 roku życia się nie stosuje, pewne się stosuje. Tu zachęcam Panią do kontaktu może telefonicznego, czy też mailowego, żeby coś więcej na ten temat tego dziecka powiedzieć, bo to ja odpowiem na pytanie, jak będę miał troszkę więcej informacji, bo no, czasami jest tak, że migdały przerośnięte nie poddają się żadnej terapii, poza terapią chirurgiczną, a to jest ważna sprawa, bo jak dzieci mają przerośnięte migdały, to im się deformuje podniebienie. I potem mogą być różne innego rodzaju konsekwencje, więc czasami nie trzeba tu działać. Jeżeli się nie da rzeczywiście tych migdałów, chodzi o trzeci migdał głównie, no to wtedy trzeba stosować takie radykalne metody. Ale to by trzeba było indywidualnie się w tej kwestii dowiedzieć, o co tutaj jest pytanie. Jakie to jest dziecko? Tutaj bardzo takie komplementujące, jak poprzednio. Szukamy. Czy wlewy witaminowe są wskazane w takich dolegliwościach alergicznych? Wlewy witaminowe. No stosowane są wlewy z kwercetyny, z witaminy C. Ja ich nie stosuję, jakoś nie potrzebuję nigdy ich stosować. No terapia wlewami. Ja mówię Państwu o ziołolecznictwie, o łagodnej metodzie terapeutycznej, bezpiecznej. Nieagresywnej, nieinwazyjnej, wlewy, no oczywiście stosuje się, natomiast to nie jest informacja, to o tym tutaj musi lekarz zdecydować. Choć wiem, że niektórzy te wlewy z różnych substancji dożylnie sobie podają, czy też zalecają, jedzą sobie lekarze, no to przerażająca dla mnie perspektywa, no ale takie są sytuacje i tacy ryzykanci się znajdują. Wlewy, no to jest już metoda zupełnie niezwiązana z ziołolecznictwem. Czy sam olej w płynie z czarnuszki bez też będzie działać? Tak, będzie działać i olej z czarnuszki, tylko że on się szybko dezaktywuje. On po prostu ulega szybszy, te olejki eteryczne parują i po prostu nie mamy efektu terapeutycznego wtedy u pacjenta. Zatem to, co mamy w butelce i wypijamy, no to w ciągu tygodnia ta ilość olejku eterycznego w tym oleju się zmniejsza do tego stopnia, że może on na przykład nie działać już. Zatem ja polecam kapsułki. Czy są przeciwwskazania do stosowania ziół osoby z padaczką? Te, które tutaj wymieniłem, nie. Przecież co do pachnotki, perełkowca, imbiru czy czarnuszki, nie. Co do kurkumy, no tu by trzeba było zobaczyć dokładnie, jakie leki tam są, bo leki mają interakcję ze sobą czasami, więc tu by trzeba było sprawdzić to. Tego Pani nie powiem, ale te podstawowe dwie recepty można brać. Nieżyd nosa i powiększone migdały to już było, to u tego dziecka. To się Pani Paulina, proszę Panią o kontakt bezpośredni. Co na jelita? Rozumiem, że przy alergii chodzi o alergię tylko na poziomie jelit. Stosowana jest taka, mam taką recepturę, którą Państwu odsyłam Panią do mojego webinaru na temat alergii i tam jest całej alergii i tam jest też taka mieszanka ziołowa, która hamuje przenikanie alergenów przez jelita. I tam jest babka lancetowata, tam jest kwinek, koperek, anyżek, czarnuszka, rumianek i to w ten sposób w tej recepturze jest i te efekty są dobre. Jakie zioła na bielactwo
lub maść. Proszę Państwa, bielactwo maścią się nie wyleczy. Bielactwo to jest choroba często na podłożu autoimmunologicznym i dobre efekty uzyskuje się stosując leki właśnie z tej grupy, które na to działają. Jest webinar na ten temat specjalnie o chorobach autoimmunologicznych, natomiast my stosujemy taką recepturę, w której wchodzi między innymi korzeń piwonii białej i to jest czasami bardzo skuteczne. Te efekty są dość szybko widoczne. Z wszystkich takich chorobach skóry autoimmunologicznej, czyli bielactwo, łysienie plackowate, to się może sprawdzić. Dobrze. Coś na swędzenie. Świąt w przypadku alergii, bo nie wiem, czy chodzi o świąt oczu, nosa, czy też chodzi o skóry. Jeżeli to jest świąt nosa i oczu, to jest objaw alergii, więc trzeba stosować to, co Pani pytałem. Jeżeli chodzi o świąt skóry przy alergii, no to jest trudna sytuacja, bo mamy takie mydło ziołowe z dodatkiem EDTN2, ale to by trzeba było coś więcej wiedzieć, o który świąt chodzi. Mamy też stosujemy takie maści przeciwzapalne, ziołowe, no ale nie chciałbym tutaj epatować nazwami przez internet, niemniej jednak są takie i używamy w Centrum Ziołowym Leczeństwa Jacka Grzegorza. Dobrze, co tam jeszcze mamy? No chyba ty. Aha, coś na stłuszczenie wątroby i insulinooporność. Ja myślę, że ja o tym muszę zrobić webinar. Jest trochę w tym webinarze o otyłości, o leczeniu otyłości i nadwagi. Tak się pukam w głowę, czy robiłem tak, robiłem, bo ja po prostu mam tyle różnych wystąpień w różnych miejscach, że czasami się mylę, czy już to mówiłem tu, czy nie tu, ale tu Państwa mówiłem. Jest tam już pokazane, ale będzie na ten temat niezależnie od tego, bo to jest nie po raz pierwszy takie pytanie, do nas spływa, więc my się do tej cukrzycy i insulinooporności odniesiemy. Natomiast na stłuszczenie wątroby na pewno dobrze może zadziałać ekstrakt z ostropestu plamistego. My używamy połączenia ekstrakt ostropestu plamistego i tam jeszcze jest karczoch, ekstrakt liścia karczocha i dodajemy do tego taki preparat, gdzie jest pyłek pszczeli z propolisem. To jest dobre połączenie w przypadku stłuszczenia wątroby i rekomenduję Pani takie działania. Insulinooporność często wiąże się z otyłością i nadwagą. I tutaj likwidacja tych problemów, a jak już Państwu dowiodłem w moim wystąpieniu, które było nie tak dawno, że można to zrobić i odsyłam Panią do tego, bo to jest cała duża informacja, którą trzeba tu przedstawić. Nie będę tego komentował więcej. Jeszcze tutaj wyciek z nosa, podejrzewanym, że ma to związek z mózgiem. A no to jest zupełnie inna sytuacja. Czasami zdarza się coś takiego, że przy urazie, silnym urazie, następuje pęknięcie kości sitowej i mózg i płyn mózgowo-rdzeniowy wycieka przez nos. Tak się zdarza, ale to jest sprawa do traumatologa i do neurochirurga. Nie, to w ogóle to się tak samo z siebie nie dzieje. Mózg nie wycieka płyn mózgowo-rdzeniowy tak sam z siebie. No wycieka dopiero jak się uszkodzi porządnie głowę. Co za wyrównanie korytu? Co na wyrównanie kolorytu, bo zagrywane jest nie, no nie wiem o co chodzi, przyznam się. Pani Edyta zadała pytanie, ale pojęcia nie wiem o co chodzi. Myślę, że musi chyba napisać indywidualnie do nas tutaj albo wysłać maila, żebyśmy coś więcej powiedzieli, bo to trzeba albo pogadać przez telefon, bo też trzeba coś się dopytać, nie wiem o co chodzi. I teraz tak. Co z nanigujące się rany swędzące, to od świeżbiączki alergicznej u 12 lat. Aha, no tutaj bym przede wszystkim zastosował preparat, zewnętrznie można stosować takie dwie maści, jedną mamy taką na bazie propolisu, a drugą na bazie trochę innej, bo to na propolis uczulony. Przeciwzapalne takie mamy w Centrum Ziołowym Leczeństwa Jacka Grzegorza. No nie mogę mówić nazw, bo to właśnie nie wolno, więc nie mogę tego powiedzieć, co Pani wiedzieć. Natomiast na pewno Pani znajdzie na stronach, o które mi chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o to, że się nie chcą goić, czasami rany nie chcą się goić na skutek nadkażenia tych ran. I w takim przypadku
sugerujemy stosowanie preparatów poprawiających odporność. I wtedy się może nawet takie potężne rany, jak obrzucenia pod udzi, jak zastosuje się immunoterapię, to nawet te obrzucenia pod udzi się goją po takiej terapii. Dlatego tak sugeruję to działanie. Na zielarstwo to bierzemy. Jak rozpocząć kurs zielarski profesjonalny, czy może Pan coś polecić? Proszę Państwa, mogę polecić Wam coś takiego, że od zimy, od semestru zimowego, czyli nie tego jesiennego, tylko w lutym, w Krośnie, w Akademii Nauk Stosowanych, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, czyli tam na tej uczelni, gdzie na przykład ja też prowadzę zajęcia ze studentami, rozpoczyna się pierwsza edycja studiów z profilaktyki zdrowotnej i tam ci absolwenci, studia będą podyplomowe, będą się odbywały w trzy semestry i tam naprawdę uzyskacie Państwo bardzo dobrą wiedzę od bardzo dobrych fachowców. To jeżeli mam reklamować, to reklamuję. No można też inne, są w Poznaniu studia podyplomowe, są kursy zielarskie w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach. No to, co znam, te, które znam i które może mogę zarekomendować z całym spokojem. Co na to już było? Nieżyd nosa, powiększenie migdały, to już było. No, chyba udało mi się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni. Gdyby coś jeszcze Państwu się nasunęło, zachęcam do wysyłania maili. Postaram się odpowiedzieć na nie i życzę Państwu miłego weekendu. Do miłego zobaczenia.